Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Pola Bitwy. Może powinienem zmienić styl zapowiedzi, bo w końcu naprawdę się pomylę, która pola i kiedy. Dzisiejsza historia i pole bitwy jest nietypowe, ale jeśli chwilkę o tym pomyśleć, bardzo typowe, bo opisane nawet w Iliadzie, gdzie świat zwarł się w boju za sprawą pięknej Heleny. Było to tak dawno, że nie sposób dziś określić dokładnie kiedy, ale od tamtej pory wiele wojen wygrywa się i przegrywa nie na polu bitwy, a w zaciszu i wydawałoby się prywatności sypialni. I taka jest historia Marity Lorenz, kobiety, która obsesyjnie kochała wodza kubańskiej rewolucji Fidela Castro, ale też miała słabość do innych południowoamerykańskich dyktatorów. Marita Lorenz sama siebie uważa za czarną owcę rodziny. Jej matka spokrewniona była z Henry Cabot Lodge'em, wpływowym politykiem z Massachusetts, należącym do bostońskiej kasty braminów, czyli wyższych sfer amerykańskiej demokracji. Jej starszy brat, Joachim Lorenz, był dyplomatą w Departamencie Stanu, pracującym dla senatora Howarda Bakera i naukowcem Fundacji Fulbrighta. Jej drugi brat był uzdolnionym pianistą, protegowanym słynnego Claudio Arrau, a jej siostra Valerie była doktorem praw i posiadała własną kancelarię prawniczą w Maryland. Rodzina Lorenzów miała jednak także swoją mroczną stronę, gdzie działalność szpiegowska była częścią ich życia. Szpiegiem była jej matka, a ojciec był podwójnym agentem. Matką Marity była Alicja Loveland, aktorka i tancerka z Broadwayu. W latach 30., jadąc przez Francję do miejsca, gdzie miała grać w filmie, spotkała się i zakochała w Heinrichu Lorenzu, bogatym niemieckim kapitanie Kriegsmarine. Kapitan Lorenz przekonał ją, aby porzuciła karierę aktorki i razem osiedli w Bremie. Mieli ze sobą czwórkę dzieci, z których ostatnim była Marita, urodzona w sierpniu 1939 roku, na 2 tygodnie przed niemiecką inwazją Polski. Kiedy wybuchła wojna, kapitan Lorenz został dowódcą grupy ubotów, a Alicja uzyskała pozwolenie opuszczenia Niemiec. Wyjechała do Francji, ale tam także dogoniła ją wojna. W jej trakcie uratowała życie francuskiego żołnierza i brytyjskiego pilota. I ten ostatni wprowadził ją do francuskiej organizacji podziemnej, a potem do brytyjskiego wywiadu. W 1944 roku została schwytana i wysłana do obozu Bergen-Belsen, gdzie niemalże straciła życie. W tym czasie jej mąż został wraz z całym okrętem, którym dowodził, wzięty do niewoli przez Anglików i resztę wojny spędził w angielskim obozie jenieckim. Marita miała wówczas 5 lat i kiedy pojmano jej matkę, ona również została wysłana do oddziału dziecięcego obozu Bergen-Belsen. Wojna jednak wkrótce się skończyła. Rozbita rodzina spotkała się ponownie i wspólnie zamieszkali w Bremerhaven, gdzie Alicja rozpoczęła pracę dla amerykańskiego wywiadu wojskowego, a później dla organizacji OSS, która była poprzedniczką CIA. Krótko po wojnie, kiedy Marita miała 7 lat, została zgwałcona przez chorego psychicznie amerykańskiego żołnierza. Dla rodziny był to wstrząs. Żołnierz został pojmany i znalazł się na ławie oskarżonych. Marita zeznawała w sądzie, ale to wydarzenie zostawiło w jej psychice ślady, które nie zagoiły się w jej dalszym życiu. Dał znać o sobie gwałtowny i niestabilny charakter i w późniejszym dorosłym życiu Marita stała się kobietą niebezpieczną, nieobliczalną i bezwzględną, zwłaszcza wobec mężczyzn. W 1950 roku rodzina przeniosła się do USA i zamieszkała na Manhattanie w Nowym Jorku. Heinrich Lorenz został kapitanem luksusowego niemieckiego statku pasażerskiego, a Alicja pracowała na zmianę dla amerykańskiego wywiadu i dla Pentagonu. Trójka dzieci Lorenzów szybko złapała w Ameryce wiatr w żagle, konsekwentnie budując własne kariery. Marita jednak była od nich zupełnie inna. Po ukończeniu 8 klasy podstawówki Marita miała już dosyć edukacji. Porzuciła 9 klasę i przekonała ojca, aby zatrudnił ją na statku pasażerskim.
Pod naporem gwałtownych argumentów obydwoje rodzice zgodzili się na jej wybór i Marita razem z ojcem ruszyła w różne egzotyczne miejsca obu Ameryk. Pasażerski liniowiec nosił nazwę Berlin i 28 lutego 1959 roku rzucił kotwicę w porcie w Hawanie. Marita stała akurat na obserwacyjnym deku i patrzyła, jak duża łódź motorowa zbliża się w stronę statku. Naliczyła w niej 27 mężczyzn. Wszyscy mieli długie brody, a jeden z nich stał na dziobie i trzymał w ręku strzelbę. Na mostku nie było w tym czasie żadnego oficera. Statek stał mocno i bezpiecznie na kotwicy, a jej ojciec w swojej kabinie ucinał sobie poobiednią drzemkę. Łódź pełna brodatych i uzbrojonych mężczyzn zbliżała się szybko. W jednej chwili Marita przejęła dowództwo statku. Zaczęła krzyczeć do mężczyzn po niemiecku, pytając ich, kim są. Wysoki, brodaty mężczyzna ze strzelbą uśmiechnął się szeroko, odsłaniając rząd białych zębów. Yo soy Kuba, odpowiedział. Jestem Kubą. I przedstawił się. Komendant Fidel Castro. Marita natychmiast odpowiedziała, że statek jest własnością Niemiec. Tak, odpowiedział Fidel, ale jest w mojej zatoce. Zaledwie 2 miesiące wcześniej Fidel Castro na czele kubańskich rebeliantów obalił rząd dyktatora Batisty i przejął na Kubie władzę. Tymczasem zza pleców Castro przecisnął się jeszcze jeden mężczyzna. Również się przedstawił. Nazywam się Che Guevara i napiłbym się niemieckiego piwa. Marita, będąc młodą i atrakcyjną dziewczyną, instynktownie unikała mężczyzn. Być może traumatyczne wspomnienia dawały tu znać o sobie. Nigdy nie była na randce i w obecności mężczyzn zachowywała się jak jeden z nich. Kiedy zobaczyła Fidela, wszystko zmieniło się w jednym momencie. Patrzył on prosto w oczy, hipnotyzującym, ciepłym wzrokiem. Jego głos był stanowczy, ale przyjazny. Marita zaprosiła Fidela i jego ludzi na pokład. Podano niemieckie piwo i przekąski. Jej ojciec wciąż jeszcze spał i Marita czuła się niepewnie przy tym egzotycznym, młodym rewolucjoniście. Podobał się jej i ona sama źle się czuła w swoim marynarskim uniformie. Korzystając z chwilowego zamieszania, wymknęła się do swojej kabiny, przebrać się w coś bardziej odpowiedniego i poprawić fryzurę. Chwilę potem ktoś zastukał do drzwi. Otworzyła. W drzwiach stał steward i robił dziwne miny, wskazując wzrokiem na coś za swoimi plecami. Po chwili wyłonił się Fidel. W jego ustach dymiło jego gigantycznych rozmiarów cygaro, a serce Marity łomotało z niepokojem. Fidel odsunął ze swojej drogi stewarda, wszedł do kabiny i rozglądając się z ciekawością zapytał: czy masz może popielniczkę? Steward nie wiedział, co zrobić, odwrócił się na pięcie i zniknął w korytarzach statku. Fidel chwycił klamkę drzwi kabiny i delikatnie je zamknął. Podszedł do Marity. Uchwycił jej obie dłonie i nieoczekiwanie ją pocałował. Marita stała jak skamieniała. Od jednego komendanta dla drugiego, powiedział Fidel. Czy wiesz, kim jestem? Zapytał. Nie wiem, wyjąkała Marita. Papa powiedział mi, że ktoś wywalił Batistę i ktoś inny jest teraz na jego miejscu i przypuszczam, że to właśnie ty jesteś tym kimś innym. Marita pod wzrokiem Fidela topniała jak wosk. Była niekompletnie ubrana, ale Fidelowi zupełnie to nie przeszkadzało. Jej zresztą też. Pod wpływem chwili i emocji obydwoje wpadli sobie w objęcia i moment później leżeli w łóżku. Marita nigdy nie zapomniała tego momentu, bo nie zapomina się swojego pierwszego razu. Miała wówczas 19 lat. Tego wieczoru kapitan Lorenz wydał obiad dla nowego władcy Kuby, a o północy liniowiec podniósł kotwicę i ruszył do Nowego Jorku. Marita nie mogła sobie znaleźć miejsca. Była zakochana do szaleństwa w przystojnym latynosie. Któregoś dnia w domu Lorenzów na Manhattanie zadzwonił telefon i Marita machinalnie podniosła słuchawkę. Telefon był z Hawany, a po drugiej stronie był sam Fidel. Powiedział wówczas, że wysyła po Maritę specjalny, prywatny samolot.
Taksówka z lotniska w Hawanie zabrała ją wprost do hotelu Habana Libre, który jeszcze kilka miesięcy wcześniej nazywał się Habana Hilton. Castro posiadał dla siebie w tym hotelu całe piętro. I w tym hotelu Marita spędziła z Fidelem następne 7 miesięcy. Dla Marity Fidel Castro nigdy nie był komunistą. Nigdy nie mówił o komunizmie, a na jego szyi błyszczał złoty medalik z Madonną z Dzieciątkiem. Na tym samym piętrze mieszkała poprzednia dziewczyna Fidela, Celia Sanchez. Obie panie zaprzyjaźniły się. Wolały, by Fidel spędzał noce w hotelu, a nie w łóżkach innych kobiet. Ale i tak Castro nie mógł się ogonić od wielbicielek. Dostawał dziennie kilkadziesiąt listów od kobiet, które gotowe były na wszystko, aby mieć szansę go spotkać. W kwietniu 1959 roku Fidel wpadł na pomysł, aby pojechać do USA, aby spotkać się z prezydentem Eisenhowerem i unormować stosunki pomiędzy dwoma krajami. Problem jednak w tym, że Fidel sam siebie zaprosił do Stanów, bo nikt go tam nie oczekiwał. W Stanach zdjął nawet swój ulubiony mundur i pojawił się w garniturze, ale prezydent Eisenhower odmówił spotkania. Na rozmowę z Castro wysłał swojego wiceprezydenta Richarda Nixona, który nie miał cierpliwości do nieokrzesanego kubańskiego rewolucjonisty. W wizycie towarzyszyła mu Marita Lorenz, którą Departament Stanu tytułował pierwszą damą Kuby. To właśnie w Stanach Marita odkryła, że jest w ciąży. Fidel szalał z radości. Wspaniale, mówił, będziemy mieli niemiecko-kubańskie dziecko. W maju 1959 roku Marita spotkała w Hawanie człowieka o nazwisku Frank Sturgis, który znany był wcześniej jako Frank Fiorini. Fiorini był jednym z ludzi Nixona i jego nazwisko stało się znane po tym, jak ujawniono, że był jednym z włamywaczy zakładającym podsłuch w aferze Watergate. W tamtym czasie Sturgis był zwykłym gangsterem, wykonując mroczne zadania najpierw dla Batisty i dla Mayera Lanskiego, a potem dla Castro. To Sturgis zdobył i przemycił broń dla rebeliantów w górach Sierra Maestra, dzięki czemu powstanie przeciwko Batiście w ogóle mogło się odbyć. Castro docenił te umiejętności i mianował go dyrektorem wszystkich kubańskich kasyn, a także szefem wywiadu lotniczego. Kiedy okazało się, że stosunki Nowej Kuby ze Stanami Zjednoczonymi nie ułożą się zbyt dobrze, Sturgis jeszcze raz zmienił stronę, pracując tym razem dla wujka Sama. Rozpoczął pracę dla CIA już w 1958 roku i został w Hawanie do czerwca następnego roku. Marita nie miała wątpliwości, kim naprawdę był Sturgis. Kiedy razem z Fidelem i jego bratem Raulem odwiedzała kasyno Riviera Hotel, korzystając z okazji, że obaj przywódcy kubańskiej rewolucji grają na jednorękich bandytach, podeszła do Sturgisa, mówiąc mu, że wie kim jest i że może mu pomóc. Sturgis nie wiedział, co to znaczy i jak ma to rozumieć. Wiedział jednak, że jedno jej słowo do Fidela mogło zaprowadzić go przed pluton egzekucyjny. Czuł, jak ziemia pali mu się pod stopami, ale Marita nie wydała go Fidelowi. Krótko po tym Sturgis zniknął w amerykańskiej ambasadzie w Hawanie, a potem przedostał się do USA. W październiku 1959 roku Marita była w 8. miesiącu ciąży. Piła właśnie swoją wieczorną szklankę mleka, ale mleko miało w sobie rozpuszczony narkotyk. Marita straciła przytomność. Niektórzy dziś uważają, że narkotyk był przeznaczony dla Castro, który nagle wyjechał na drugi koniec wyspy. Ocknęła się w gabinecie lekarskim i lekarz uspokajał ją, mówiąc, że wszystko będzie dobrze. Powiedział jej, że urodziła dziecko i jej dziecko jest bezpieczne. Doktor zrobił jej zastrzyk i zawieziono ją do hotelu. Po drodze znów zasnęła. Kiedy się obudziła w pokoju, znajdował się tam dowódca kubańskiej armii, Camilo Cienfuegos, który osobiście pakował jej walizki. Cienfuegos powiedział jej, że musiano zabrać jej dziecko ze względu na wrogów Fidela. Doradzał jej, aby natychmiast wróciła do USA, zanim Fidel powróci z drugiej strony wyspy. Wyczerpana i nadal półprzytomna Marita zgodziła się i wyjechała do Nowego Jorku.
i tam natychmiast przyjęto ją do Roosevelt Hospital, gdzie lekarze stwierdzili, że przeprowadzona została w Hawanie nieudolna aborcja. Maritą zainteresowało się także FBI i agenci wypytywali ją o wszelkie szczegóły z życia Fidela Castro. Była wówczas bardzo młodą kobietą, miała zaledwie 20 lat, ale wyglądała jakby miała 14. Powoli zdawała sobie sprawę z tego, że być może w całą sytuację zamieszany był sam Fidel Castro, który nie chciał z nią takiego potomka. Jej matka, widząc w jakim jest stanie, poznała ją z Aleksandrem Rorke, jezuitą i dziennikarzem, człowiekiem, który posiadał koneksje wśród rodzin królewskich i innych wpływowych osobistości. Rorke mieszkał kiedyś na Kubie i jako przeciwnik Castro wylądował w kubańskim więzieniu. Marita od razu obdarzyła go pełnym zaufaniem. Zaczęła chodzić do kościoła i zaczęła się modlić. Nie wiedziała, że Rorke pracuje dla CIA. Jej matka napisała list do Castro, wysyłając kopię listu do prezydenta Eisenhowera, kardynała Spellmana i papieża. Castro w oczach świata powoli stawał się synonimem komunisty i zła. Napisała też artykuł pod tytułem Fidel Castro zgwałcił moją nastoletnią córkę i budowała w Maricie poczucie krzywdy i chęć wyrównania rachunków. Tak jak ojciec Rorke, jej matka również pracowała dla amerykańskiego wywiadu i obydwoje powoli wciągali Maritę w swoją grę. Marita opowiedziała ze szczegółami wszystko to, co wiedziała o ludziach pracujących dla Castro. Znała wszystko od podszewki, znała nazwiska, rodziny, układy i plotki. Nieoczekiwanie dla samej siebie stała się agentem CIA. I wkrótce okazało się, że jej praca dla agencji to nie tylko przekazywanie informacji. Marita szukała zemsty i chciała śmierci Fidela. I tego samego chcieli ludzie z CIA. I wszystko wskazywało na to, że Marita jest idealnym narzędziem zbrodni. Pojechała do Miami, gdzie w zakonspirowanej grupie zwanej Operation 40 szkoliła się do swojego nowego zadania. Szefem grupy był człowiek, którego nazywała Eduardo. I w rzeczywistości Eduardo nazywał się Howard Hunt i był zaufanym współpracownikiem samego Alana Dulesa, szefa CIA. Marita wróciła do Hawany 4 grudnia i była to krótka podróż, aby sprawdzić, czy jest tam mile widziana. Chciała tam adoptować dziecko, które miała zastąpić to, które właśnie straciła. Podczas tej wizyty nikt nie sprawiał jej problemów. Powróciła do Stanów, by krótko potem ponownie pojechać na Kubę, mając przy sobie dwie żelatynowe kapsułki wypełnione jadem kiełbasianym, które miała wrzucić Fidelowi do napoju. Jedna z tych kapsułek zdolna była zabić człowieka, który ją połknął w 30 sekund. Dostała jeszcze inne kapsułki, tym razem dla siebie. W CIA powiedzieli jej, że jeśli je połknie, nabierze siły i pewności siebie, co pozwoli jej precyzyjnie przeprowadzić zadanie. Na lotnisko odprowadził ją ojciec Alex. Miał strapioną minę. Kiedy objął ją na pożegnanie, bez poruszania wargami wymamrotał do jej ucha. Nie rób tego. Nie bierz tabletek, jakie dostałaś od CIA. To gówno. Kiedy Marita zobaczyła z okna samolotu Hawanę, wiedziała już, że nie jest w stanie zabić Fidela. Po wyjściu z lotniska wsiadła do jeepa i pojechała do znanego sobie hotelu Habana Libre. I jak gdyby nigdy nic przywitała się z personelem i poszła do pokoju, w którym kiedyś mieszkała. Czekała na Fidela. Kapsułki z trucizną ukryto w kremie. Otworzyła pudełko i je znalazła. Kapsułki prawie rozpadały się od przebywania w kremie i Marita wydobyła je na zewnątrz. Położyła je na dłoni i bez zastanowienia ruszyła do łazienki, wrzuciła do sedesu i spłukała. Krótko potem do pokoju wszedł Fidel. Był cały w emocjach. Dlaczego wyjechałaś tak nagle? Zapytał roztrzęsiony. Czy knujesz coś razem z tymi kontrrewolucjonistami w Miami? Pytał podejrzliwie. Tak, odpowiedziała spokojnie Marita. Wiedziała, że w okolicy znajdują się agenci CIA w oczekiwaniu na śmierć Fidela. Dali jej czas na przywitanie się z nim i zamówienie obiadu. Potem wódz kubańskiej rewolucji miał odejść do historii.
Fidel był tego dnia bardzo zmęczony. Położył się w ubraniu na łóżko i żuł niezapalone cygaro. Czy przyjechałaś tu, żeby mnie zabić? Zapytał. Stanęła nad łóżkiem, popatrzyła na niego. Tak, odpowiedziała. Chciałam cię także zobaczyć. To dobrze, mamrotał Fidel. Usiadł na łóżku i strapiony zapytał, czy pracuje dla CIA. Odpowiedziała, że właściwie nie, bo pracuje dla siebie. Fidel w milczeniu wyjął rewolwer, popatrzył na nią smutno i podał jej broń. Marita doskonale znała tę broń. Była łatwa w obsłudze i strzelała z niej wiele razy. Otworzyła bębenek rewolweru, sprawdzając, czy są w nim naboje. Były. Zamknęła z trzaskiem bębenek z powrotem. Broń była gotowa do strzału, ale Fidel nawet nie drgnął. Nie możesz mnie zabić, powiedział cicho. Nikt nie może mnie zabić. Chwycił Maritę w pół i pociągnął do siebie na łóżko. Kochali się dziko. Tego wieczora Fidel miał przemówienie do narodu i trwało ono 8 godzin. Marita w tym czasie spakowała swoje rzeczy, pojechała na lotnisko i wróciła do Miami. Zostawiła mu tylko kartkę. Wrócę tu jeszcze, napisała. Po powrocie CIA nie robiła jej żadnych wyrzutów ani pretensji z powodu nieudanej akcji. Wiedziano, że może nadal być bardzo pożyteczna. Nadal trenowała razem z grupą Operation 40 przed inwazją w Zatoce Świń. Broń dla antykomunistów, którzy mieli odebrać Kubę Castro, kradziono ze słabo strzeżonych magazynów wojskowych. Mimo że CIA patronowała inwazji, rząd amerykański w żaden sposób nie chciał być związany z tym atakiem. Jej życie w Miami było jak z bajki. Spotykała się z najlepszym towarzystwem tego miasta, piła szampana z milionerami, którzy pomagali przemycać broń na Kubę. Jeden z takich milionerów poznał ją Santo Traficante, człowiekiem, który zarządzał kasynami w Hawanie za rządów Batisty, a w USA był szefem kubańskiej mafii. Marita lgnęła do takich ludzi, mocnych charakterów, posiadających wizję i realną władzę. Być może w jakiś sposób przypominali jej ojca, człowieka o niezwykle mocnym charakterze i apodyktycznym sposobie zachowania. Była kurierem generała Marcosa Pereza Jimeneza, byłego dyktatora Wenezueli, którego CIA tolerowała, a nawet brała pod uwagę w przyszłej politycznej rozgrywce w tym kraju. Jego rząd obalono, ale Jimenezowi udało się wywieźć z tego kraju 700 milionów dolarów, którymi płacił za możliwość azylu w USA. To właśnie z Jimenezem Marita zaszła ponownie w ciążę. Jednak dzięki jego fortunie wszystkie salony Miami stały przed nią otworem. Nazywano ją nawet Ewitą z Miami. Jimenez miał wiele dzieci z innymi kobietami, miał też własną żonę i dzieci i nie zamierzał żenić się z Maritą. Jedyne co uzyskała to 5 milionów dolarów zabezpieczenia finansowego na resztę życia. W swojej biografii pisała o Jimenezie, że seks z nim nie był zbyt wspaniały, ani nawet dobry. Nie ma nawet porównania do Fidela, pisała. Marcos nie był dobrym kochankiem. Był samolubny i seks dla niego był funkcją, a nie czymś, przez co można oddać komuś samego siebie i zatracić się w tym zupełnie. Ale fortuna Jimeneza zaczęła nagle blednąć. Wenezuela domagała się ekstradycji byłego prezydenta. Wspólna córka Jimeneza i Marity o imieniu Monika miała być argumentem i kartą przetargową, która pozwoliłaby byłemu prezydentowi pozostać w USA. Tak przynajmniej twierdził prawnik Jimeneza. Marita wystąpiła oficjalnie o alimenty. W tym czasie, do momentu rozstrzygnięcia sprawy Jimeneza, zamknięto go w areszcie. Jak się okazało, nic to nie pomogło. Jimenez wrócił do Wenezueli, gdzie w więzieniu spędził 5 lat. Było to super komfortowe więzienie i kiedy z niego wyszedł, przeniósł swoje miejsce rezydencji do Madrytu, zaproszony tam przez generała Franco. I wówczas okazało się, że fundusz, z jakiego Jimenez wypłacał jej pieniądze, wstrzymał wypłaty. Natychmiast zwróciła się do prawnika, który zakładał dla niej ten fundusz,
A ten powiedział, że ujawniając, że Jimenez jest ojcem Moniki, złamała klauzulę utrzymywania tej informacji w tajemnicy, co jest zawarte w regułach działania funduszu. Marita wpadła w furię. Musiała jednak pracować, by żyć i CIA nie odmówiła jej pomocy. Szmuglowała broń z Miami i Nowego Orleanu do Gwatemali. W grupie, w której pracowała, pojawił się nowy człowiek. Nazywano go Ozzy i był to Lee Harvey Oswald, późniejszy oficjalny zabójca prezydenta Kennedy'ego. Był słaby fizycznie i anemiczny. Miał kłopoty z używaniem broni. Marita była zaskoczona, że do jej grupy przyjęto kogoś takiego. Odpowiedziano jej, żeby się nie martwiła, bo na pewno ten człowiek ma już swoje przeznaczenie. Ostatni raz widziała Oswalda, gdy jej grupa na 3 samochody pojechała do Dallas. Myślała, że jadą okraść jakiś magazyn broni, ale w 3. samochodzie wieziono cały arsenał. Czekano na instrukcje i nikt nie wiedział, na czym ma polegać ich zadanie. W domu, w którym mieszkali, pojawił się Jack Ruby, lokalny gangster pracujący dla CIA i późniejszy zabójca Oswalda. Marita szybko weszła z nim w konflikt i postanowiono, że poleci do Nowego Jorku. Kiedy jej samolot wylądował, dowiedziała się, że prezydent Kennedy nie żyje. Było dla niej jasne, kto to zrobił. Była przecież częścią tej grupy. 6 miesięcy później pojechała razem z 2-letnią Moniką do Wenezueli, aby poskarżyć się Jimenezowi, że jego prawnicy pozbawili ją pieniędzy. Zamknięto ją w celi obok i mogła rozmawiać z Jimenezem przez ścianę. Kiedy opuściła więzienie, 2 agentów Służby Bezpieczeństwa tego kraju zaproponowało jej lot widokowy samolotem nad Wenezuelą. Samolot wylądował nieoczekiwanie na niewielkiej polanie niedaleko granicy z Brazylią. Jeden z agentów został przy sterze samolotu, a drugi towarzyszył Maricie. Zaoferował nagle, że wróci do samolotu po jej torebkę. Kiedy wsiadł do środka, samolot nagle wystartował, zrobił kółko nad Maritą i z jego wnętrza wyrzucono jej torebkę. Została sama z córką w samym środku dżungli. Nie wiedziała, dokąd pójść. W dżungli natrafiła na indiańską wioskę i byli to Indianie Yonomami, znani jako łowcy głów. Nie wiedząc, co robić dalej, mieszkała z Indianami przez następne 9 miesięcy. Nauczyła się pleść koszyki i łapać piranie w Orinoco. Miała tam też swojego adoratora o imieniu Kaczu. Kaczu przynosił jej jedzenie, a nawet zrobił jej hamak, co u Indian oznaczało oświadczyny. W końcu jednak udało jej się wydostać z Wenezueli. Wróciła do Nowego Jorku i pracowała dla FBI. Mieszkała w budynku, w którym mieszkało wielu radzieckich dyplomatów, a także ludzi związanych z blokiem wschodnim. Jej zadaniem było przetrząsanie śmieci bułgarskiego konsulatu w poszukiwaniu czegoś interesującego. Nie radziła sobie zupełnie z pieniędzmi. Swoją pensję z FBI wydawała w ciągu 1,5 godziny. Zawsze zalegała z rachunkami za prąd i gaz. Czasem nie miała w domu elektryczności przez 6 tygodni. W międzyczasie jednak zaczęła romans z innym twardym facetem z Ameryki Łacińskiej, z Anastazio Somozą, który miał wkrótce zostać dyktatorem Nikaragui. Romans jednak nie trwał długo. Próbowała także spotkać Jimeneza w Madrycie, ale bez skutku. Za drugim razem policja hiszpańska eskortowała ją z powrotem na lotnisko. Później już było tylko gorzej. Jej kolejni kochankowie byli podrzędnymi gangsterami, a jeden z nich szefem lokalnej policji. Kiedy jej córka Monika dorosła, stała się piękną, zwracającą na siebie uwagę kobietą. Przyjęła nazwisko ojca i nazywała się Monika Mercedes Perez Jimenez. Podobnie jak jej matka gustowała w latynoskich politykach i jej mężem został Orlando Letelier, chilijski artysta i ambasador Chile w Waszyngtonie. Został on jednak zastrzelony w 1976 roku i kiedy policja znalazła sprawców, okazali się oni być dawnymi współpracownikami jej matki z czasów partyzantki przeciwko Castro. Monika nie pamięta swojego ojca, ale jest pewna, że nawet siedząc w więzieniu był w stanie zaaranżować śmierć jej matki i jej samej w południowoamerykańskiej dżungli.
W 1981 roku Marita poprosiła o kubańską wizę i we wrześniu tego roku poleciała czarterowym samolotem z Miami do Hawany. Na lotnisku odebrało ją dwóch żołnierzy i razem pojechali do jednego z 15 domów Fidela w Hawanie. Dom nazywano Casa Immigración i już na miejscu zaprowadzono ją do jej pokoju. Umierała z nerwów. Przed odlotem samolotu wzięła amfetaminę, aby poczuć się lepiej i pewniej, ale narkotyk tylko pogarszał sprawę. Wreszcie powiedziano jej, że komandante może się z nią spotkać. Fidel przechadzał się po pokoju, do którego ją wprowadzono. Jego broda błyskała się w świetle lampy siwizną włosów. Witaj ponownie, mój mały zabójco, przywitał ją Fidel. Ale przecież ciągle żyjesz, odparła Marita, dzięki mnie. Wróciłaś po to, aby mnie zabić? Pytał dalej Fidel. Skończyli ci się dyktatorzy? Dalej pracujesz w CIA? Fidel, powiedziała. Powinieneś być zadowolony, że wybrali mnie, a nie kogoś innego, bo byłbyś już od dawna martwy, a ja nadal cię kocham. Marita zaczęła płakać. Chciałabym jeszcze zobaczyć chłopca. Wiem, że żyje, dodała ocierając łzy. Fidel zgodził się, ale pod warunkiem, że nie będzie usiłowała zabrać go do Ameryki. Kubańskie dzieci są własnością Kuby, powiedział. Płakała dalej, gdy go zobaczyła. Zobaczyła swojego syna o imieniu André. Był podobny do niej, ale miał nos i kręcone włosy Fidela. Był dorosłym mężczyzną i pracował jako lekarz-pediatra. Pół godziny później Castro z synem wyszli i sądziła, że nie zobaczy już ani jednego, ani drugiego. Poszła pod prysznic, szykując się do snu. Ale w łóżku czekał na nią Fidel. Dziś Marita mówi, że sama nie może w to uwierzyć. Rankiem usiedli do śniadania, na które przyszedł André. Po śniadaniu zawieziono ją na lotnisko. To wersja Marity. Nigdy nie pokazała zdjęcia swojego syna. Może nie chce nadal wierzyć, że na Kubie dokonano aborcji jej dziecka. Lekarze z Roosevelt Hospital, gdzie znalazła się po swoim gwałtownym powrocie z Kuby, mówią, że aborcja była przeprowadzona po partacku i z jej ciała wyciągnięto jeszcze 22 kości dziecka. Z drugiej jednak strony niejasna jest historia z adopcją dziecka na Kubie. Wiadomo na pewno, że Marita była na Kubie w 1981 roku, ale także w 1988 roku. Czy niedoszły zabójca Fidela dostałby wizę, gdyby w grę nie wchodziły sprawy rodzinne? Co prawda próbowała polecieć na Kubę jeszcze w latach 90., ale zawrócono ją na lotnisku. Najwyraźniej zaczęła grać Kubańczykom na nerwach. Kiedy w 2016 roku zmarł Fidel Castro, był to dla niej potężny cios. Naprawdę wierzyła, że wódz kubańskiej rewolucji jest nieśmiertelny. Tymczasem zmarł jak każdy inny człowiek. Marita nadal mieszka w Nowym Jorku, w skromnej części Queensu, Bushwick. I gdyby nie jej książkowa autobiografia, byłaby w pożałowania godnej sytuacji. Oliver Stone jest zainteresowany stworzeniem ekranizacji jej opowieści i Marita bardzo na to liczy, bo to oznacza koniec jej finansowych kłopotów. Wspomnienia to wszystko, co jej pozostało. Kiedy jej polem bitwy, na którym ważyły się losy świata, była sypialnia Fidela. I nie jest to przesada. Los prezydenta Kennedy'ego przesądziła Zatoka Świń i wyrzucenie CIA Alena Dallesa. Gdyby nie było wtedy Fidela, nigdy by do tego nie doszło i zapewne świat wyglądałby dziś inaczej. I to wszystko na dziś w magazynie Pola Bitwy. Dobranoc Państwu. Mówił Chris McKinnon.